warstwie mamy. Prezentuje najniższy światowy poziom. Zero doświadczenia, umiejętności. Kilka razy w życiu się zdarzyło już łowić. To parę pstrągów, parę lipieni, parę kleni i tyle. Żadnej dużej ryby nigdy na muchę nie złowiłem. Kolejne. Pewnie jakieś klenie. Dla mnie to jedno, jeszcze zaciąć punkt. No właśnie tak. Póki co same takie potwory łowię. Piekielnica. Kolejna, trzecia dzisiaj. Przynajmniej coś się dzieje, liczę na to, że w końcu i coś większego mi się uda złowić. Kolejne tych ryb wszystkich nie poproszę. Kolejna super duża ryba. Tu znowu piekielnica. To chyba największa dzisiaj. Zażarła. Mam nadzieję, że nie zniszczę sobie muszki, bo jest skuteczna. To jest sporo ryb, ale to widzę, że w większości same świnki prawie. Chyba dzisiaj tylko takie będę łowił. Coś tak się boję. Próbuję, fajne miejsca są. Ale co z tego, jak ja rzucam jak paralityk. Ale w sumie nie wszyscy od razu się rzucili mistrzami. Chyba nie mam, ale to jest sama malizna. Te większe ryby to wszystkie płoszę swoimi super nieumiejętnymi rzutami. Dalej walczę. Próbuję złowić coś większego, cokolwiek. No dobrze. Tkarstwo muchowe nie jest na frajerów, takich jak ja na przykład. Proszę Państwa, największa ryba dzisiaj. W końcu kleń. Chciałem, że tu całe stado chodzi. Czekaj. No tam jeszcze stoją klejnie, może mi się coś uda. Jeden podszedł, to może jeszcze coś. Tylko tyle mi wiało. Gigant kolejny.
Nawet się odkryła, dobrze. To jest strzał. Drugi klejnik.